Yo, siemanko, bardzo serdecznie, to ja, Kamera, a dzisiaj chciałem wam pokazać, jak ustawić skina w Minecraft. Prosty poradnik. Jednak no, nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego jest to poradnik dla osób, które po prostu o tym jeszcze nie wiedzą. Ale zanim, chciałem bardzo podziękować osobom donatującym oraz subskrybującym mój kanał. Jest to naprawdę bardzo, bardzo milutkie, że wspieracie działalność na YouTubie. A jeżeli w komentarzu napiszecie skin, to ja wam przypnę serduszko. My już bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. No i dobra, na razie zaczniemy sobie od Minecrafta Bedrock, na którym właśnie mamy zmienić skina. Dlatego klikamy sobie w tym miejscu tutaj w prawym dolnym rogu Dressing Room. Oczywiście no jak macie po polsku, to inaczej się nazywa, ale wiecie gdzie to kliknąć, dlatego klikamy, a następnie pokazuje nam się takie okienko. Musimy w tym miejscu przejść w zakładkę Change Classic Skin. No i tutaj możemy wybrać skiny, które zakupiliśmy lub dostaliśmy od w Microsoftie, tak, w Minecrafcie Bedrock. A jeżeli chcemy z innego naszego skina, klikamy sobie Owned Skins, a następnie klikamy tutaj Choose New Skin. No i dobra, teraz otwiera nam się okienko z właśnie naszymi samymi plikami, dlatego ja sobie wybiorę mojego skinka, a następnie pokazuje nam się coś takiego. Mamy tutaj dwa modele naszych skinów. Może być to taki chudszy skin z chudszymi rączkami, albo może być to taki normalny, klasyczny skin. Ja zawsze sobie tego klasycznego wybieram, dlatego klikamy sobie tego klasycznego. Mamy już naszego skina założonego, teraz wychodzimy klikając tutaj. Klikamy jeszcze raz. No i mamy już naszego skina. Teraz wam pokażę, jak ustawić skina w Minecraft Java, bo naprawdę na Javie mamy o wiele więcej opcji niż na Bedrocku. Pierwszą opcją jest to wybranie przez stronę minecraft.net. Także klikamy sobie Enter. Mamy taką stronę, to jest oficjalna strona Minecrafta, dlatego klikamy zaloguj się. A następnie tutaj mamy albo nasze konto Mojang, albo konto Microsoft. Ja sobie wybiorę konto Microsoft. A następnie musimy tutaj się zalogować, dlatego ja się tutaj zaloguję i zaraz się widzimy, jak się zaloguję. Dobra, kiedy się zalogowaliśmy, mamy tutaj naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale najważniejsze, co nas interesuje, jest to te okienko, czyli Minecraft Java Edition. Klikamy sobie Change Skin. A następnie mamy tutaj, albo możemy po prostu sobie wybrać naszego zwykłego skina, czy to ma być właśnie ten taki z większymi rękami, czy z mniejszymi. Albo możemy też sobie customowego skina wybrać, dlatego klikamy sobie tutaj Select File. A następnie otwiera nam się okienko, w którym po prostu klikamy sobie na naszego skina. On tutaj nam się pięknie załadował, pięknie, ładnie, klikamy Upload. No i już mamy naszego skina opcją, jaką chciałem wam pokazać, aby zmienić skin w Minecrafcie Java. Jest to wejście przez launchera. Ja mogę wam pokazać na przykład na Fedorze. Klikamy tutaj na naszym launcherze skins, a następnie po prostu musimy tutaj sobie naszego skina wybrać. Także klikamy choose file, albo możemy też sobie po username, czyli po niku, po prostu sobie wybrać, ale ja sobie klikam choose file. Znowu nam się okienko otwiera, dlatego tutaj znowu wybieram, nasz skin tutaj już się pojawi, dlatego możemy go sobie kliknąć tutaj, nazwiemy go sobie kamera dress, powiedzmy, klikamy apply, no i już nasz skin też się załadował. I ostatnią metodą, jaką chciałem wam pokazać, jest to wejście przez zwykłego launchera Minecrafta, tego podstawowego launchera. Jeżeli jeszcze go nie macie, to po prostu zainstalujcie go w Microsoft Store, dlatego Minecraft Launcher sobie piszemy. No i powinien nam się pojawić nasz launcher. To jest podstawowy launcher Minecrafta,
Co? Dlatego sobie po prostu tutaj go pobieramy. Ja już mam go pobranego, także nie potrzebuję pobierać, ale wchodzimy w niego. I kiedy już się zalogujemy, przechodzimy do zakładki Java Edition, a następnie na górze mamy skórki. No i tutaj możemy oczywiście naszego skina sobie wybrać, albo Alexa, albo Steve'a, albo po prostu skinki, skórki, które sobie po prostu tutaj załadujemy. U nas, jak widać, już się załadował ten skin dresa, ale też możemy mieć naszego podstawowego skina, czyli tego. Naprawdę mamy tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy, możemy po prostu sobie te tutaj skórki wybrać, model jaki ma być. Przeglądanie, pelerynka i tak dalej. No i dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że byliście. Może troszeczkę krótszy dzisiaj odcinek wyszedł, bo naprawdę nie ma co tutaj pokazywać, po prostu jest to naprawdę bardzo proste. Dużo wam rzeczy pokazałem, na jakie sposoby można po prostu sobie właśnie tutaj tego skinka wstawić. A ja dzisiaj będę z wami się żegnał, także do zobaczenia, do usłyszenia, widzimy się następnym razem we wtorek. Na razie, cześć, cześć.